Obrigado. I witajcie moi drodzy. 100 w sumie powinien mieć 120 odcinek, a nie 119, więc jest pomyłka w temacie, ale witam was serdecznie, moi drodzy, w 120 odcinku co tam w sieci, czyli serii poświęconej najświeższym, najnowszym wiadomościom. Ze świata kryptowalut i technologii blockchain, I oprócz tego, zawsze w takim podczas takiego live'a, przez pierwsze jakieś 20 minut robimy sobie dyskusję na temat ogólno e, powiedzmy krążących tematów i najpopularniejszych tematów związanych z z Bitcoinem, przede wszystkim z Bitcoinem. Dlaczego dzisiaj rozmawiamy o Bitcoinie? No ponieważ Bitcoin, jak zawsze w czwartki musi nas, moi drodzy, zaskoczyć. I tak też e, jest tym razem. Każdy z nas, który kto sądził, że jednak ten bitcoin spadnie, bo wszystko by na to wskazywało, że powinien spaść, tak do końca nie zrobił. Ale o tym, tak naprawdę, co z tym bitcoinem dalej może się dziać, i może nie będziemy tutaj rozmawiać pod względem takim technicznym, bo pod względem technicznym dobrze o tym wiemy, że nie zawsze ta analiza techniczna do końca poprawnie działa, to po prostu porozmawiamy sobie dzisiaj głównie, skupimy się właśnie na temacie jakby kryzysu i tego, co ten Bitcoin może zrobić i zdziałać właśnie w czasie tego kryzysu? Ja się z wami przywitam jeszcze. Witam Was moi drodzy serdecznie, cześć Piotr, cześć Elo, klik, cześć Sirwen, cześć Piotr, cześć Michał, cześć Remik, witam Was moi drodzy, cześć Mike, witam cię serdecznie, Mike. Dzięki też za zapowiedź. Cześć Piotr Sobiecki, witam cię Janusz, cześć Krzyżak N21. Witajcie wszyscy moi drodzy. Siema wiadomo, co dalej z tym GG coinami. A z tak, wiadomo co, bo zaraz sobie porozmawiamy, może zrobimy sobie tak, a mówiłem, kupujcie Satoshi, bo Was rynek wykosi, a te nie działa. No, a te nie działa. A Satoshi kupować Satoshi, nie, no to już bardziej kupować w większej ilości. Analiza techniczna nigdy nie działała, zwykły to lotek. No niekoniecznie. Ja już wam kilkukrotnie mówiłem, że jeżeli chodzi o analizę techniczną, to nie możemy jakby a, sugerować się tylko i wyłącznie nią. Jeżeli myślimy o jakichś tam powiedzmy dłuższych interwałach, no bo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć w żaden sposób. Analiza techniczna, kilkukrotnie powtarzałem, że działa ona e, na zasadzie takiej, że wiemy kiedy mamy jakieś powiedzmy ewentualne wsparcie. E, 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 ewentualny opór, czyli wtedy, kiedy możemy no, potencjalnie zamykać jakąś pozycję albo otwierać jakąś pozycję. Jak widzicie, dzisiaj Bitcoin w moim, lewym, po mojej lewej stronie, po waszej prawej stronie dzisiaj nie działa ze względu na to, że e, aż tak mocno zielonego koloru po prostu e, nie ma w swojej gamie. E, dobra, na samym początku chciałbym wam oczywiście e, no, przedstawić taką, takie ogłoszenia parafialne, czyli pierwsze z nich to że sponsorem dzisiejszego odcinka, jak już od wielu, wielu, wielu miesięcy, jest bitkan.pl, czyli jeden z najstarszych kantorów kryptowalut. I oprócz tego, że można tam kupić dosyć szybko Bitcoina, bo bardzo szybko można kupić, to ostatnio wprowadzili bardzo fajną funkcję pod względem sprzedaży Bitcoina, i powiem wam szczerze, że jeżeli chodzi o sprzedaż i wymiatają. Wręcz system, ponieważ przy sprzedaży bitcoina w ciągu nawet 30-40 sekund, słuchajcie, i zdarza się niby, że to w ciągu 15. No mi się nie udało w ciągu 15, ale można bardzo szybko sprzedać tego bitcoina i te pieniądze są już u Was na koncie. A więc to jest mega fajna rzecz. A dla tych wszystkich Was, którzy jednak chcecie kupić do 1000 zł bez weryfikacji za pomocą Blika, to Was zachęcam cały czas, żebyście skorzystali z naszego kantoru. Z racji tego, że jesteśmy najtańsi w Polsce, to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka. Że kupując za pośrednictwem naszego kantoru, zawsze się dokładacie jakiś tam kawałek do naszej skarbonki, dzięki czemu możemy się dalej rozwijać. Więc zachęcam Was, cała instrukcja obsługi krok po kroku jest tak, jak tutaj wygląda. Ja dzisiaj Wam obiecuję, bo na początku nie zrobię tego, bo szkoda naszego czasu antenowego, ale na samym końcu zademonstruję Wam też, w jaki sposób to kupić i pokażę, że to naprawdę działa. Więc słuchajcie, no, dzisiejszy, dzisiejszy odcinek jest e, s, no, tak naprawdę troszeczkę się powinien zmienić z racji tego, że skąd nikt z nas nie przypuszczał, że aż takie duże wzrosty będą, ale e, jakby skupiamy się przede wszystkim na bardzo ważnych dwóch tematach, czyli e, temacie e, bitcoina. Pod względem tego, jak, jak obecnie to wygląda w czasie kryzysu, no bo nie ukrywajmy, że wielu z nas też uważało, że ten bitcoin no w czasie tego pierwszego tąpnięcia w czasie tego pierwszego tąpnięcia po prostu powinien pójść maksymalnie w górę. I być tą odpowiedzią na ten cały nasz kryzys finansowy, który się zbliża, który się już tak naprawdę rozpoczął. No tak się nie wydarzyło, dlatego porozmawiamy sobie o tym. A druga rzecz to halving, który nie zapomnijmy, że jest też bardzo dosyć dużym motorem napędowym ceny bitcoina i tak już się zdarzało no, dwukrotnie przy ostatnich dwóch halvingach, a przy ostatnim halvingu było to e, zdecydowanie najbardziej widoczne. Dlatego też no, nie musimy się, nie, nie powinniśmy się dziwić, dlaczego ta cena bitcoina obecnie jednak troszeczkę nam idzie w, ku górze, gdzie jakby wszyscy powinni zakładać, że jeżeli raz bitcoin tąpnął, to tąpnąć musi drugi raz. No i lecimy w dół. Chcę kupić za 25. Za 25 ja chciałem kupić, generalnie ja chcę jeszcze kupić. I ja też chcę kupić, tylko że za 20... 20, nawet ustawiłem sobie takie ordery za, za 17 i 16, a shortów e, już dzisiaj nie robię. E, ten tydzień mam naprawdę bardzo mocno zawalony pod względem różnego typu innych obowiązków i dwa razy, e, dwa razy nie chciałem tego e, nie chcę po prostu rozpoczynać gry na dźwigni w momencie, kiedy nie mam zbyt dużo czasu, żeby poświęcić. Się tej grze, bo można więcej stracić niż zyskać. Bulltrap bardzo dobre, do, bardzo dobrze, 6900 i leci. No to mi się bardzo podoba, słuchajcie. Tak powinno to wyglądać, Boże, powiem szczerze, że zaraz tutaj wyjdzie, że nie będziemy. O, no i wszystko się i wszystko pięknie. Ja to, co tam mam na tygodniowym, ustawię sobie na jednodniowy, na jednodniowym też nie widać, na godzinowym widać. No, No, i wszyscy zadowoleni. Podejrzewam. No słuchajcie, mieliśmy wzrost około od wczoraj, mieliśmy od pryma Aprilizm, mieliśmy 18%. Nie jest to zbyt wiadomo, że po takich dużych i szybkich wzrostach, bo jak patrzymy sobie to na świece godzinowe albo 30-minutowe, no to wszystko się fajnie rozkłada w czasie. I na, tej, na tym na tym wykresie to wszystko wygląda bardzo fajnie i szeroko. Niestety jednak musimy patrzeć przede wszystkim na świece jednodniowe, bo one są bardzo kluczowe, czterogodzinowe i jednodniowe, jeżeli już myślimy o jakichś, no, takich powiedzmy wejściach dużej ter, terminowych, a nie chcemy na samym początku stracić. No jeżeli coś nam rośnie 18% w ciągu jednej doby, no to w końcu musi ta korekta się kiedyś e, rozpocząć. No i ta korekta właśnie teraz jest. E, szybki tylko taki komentarz, Dużo osób zakładało, że od 7 tysięcy trzeba będzie zmieniać strategię, bo powyżej 7 tysięcy dolarów za jedną sztukę. No raczej ten trend będzie bardziej ku wzrostowy niż spadkowy. Yy. I tak samo było chociażby wczoraj, i tak już kilka razy się zadziało, że dużo osób obstawiało powiedzmy jakieś progi, a ten kurs automatycznie mocno był pompowany jeszcze. Nie w tym kierunku, co wszyscy zakładali, powiedzmy, na dźwigni, jeżeli mówimy o kontrakty, po to też, żeby ich po prostu wyczyścić. Ale dobra, nie dzisiaj, znaczy nie teraz o tym, przede wszystkim przechodzimy sobie do tematu tego głównego, bo jeżeli nie przejdziemy teraz, to nie przejdziemy w końcu nigdy. Więc. Kryzys 2020 to idealny czas dla bitcoina. Jak pamiętacie, kilka tygodni temu, czyli w jakimś tam 110-112 odcinku, co tam w sieci, nie jestem w stanie teraz powiedzieć, który dokładnie, ale postaram się Wam to na pewno rzucić w, w komentarze, w komentarzu dzisiejszego wideo. CEO Bitmexa, czyli Hayes, Hi powiedział sobie taką rzecz, że Bitcoin nigdy nie może spaść poniżej 60 tysięcy dolarów i zakłada, że w ogóle Bitcoin będzie kosztował 20 tysięcy dolarów. jakby to jest jego taki ten realny zasięg. I wiadomo, że wtedy tak naprawdę, kiedy on o tym mówił, nikt nie był w stanie przewidzieć, co może się wydarzyć z tym Bitcoinem. I jakby każdy z nas posiadacz, czyli każdy z nas, czyli każdy z nas, kto jest posiadaczem Bitcoina, od dawna wierzył, że Bitcoin jest tą ostoją i zabezpieczeniem właśnie przed tym tradycyjnym napompowanym Rynkiem wszystkich tych aktywów dostępnych na, na świecie. No i z samego początku, jakby od samego początku musimy też wiedzieć, że no, Bitcoin cierpliwie czekał na, blogarny, na globalny ten kryzys. No i go właśnie zaczynamy mieć. I jakby sam manifest, nie powinniśmy być zdziwieni, bo w dużej mierze wiele osób mówi tak. No tak, Bitcoin jest przygotowanym narzędziem do tego, żeby obronić nas, albo ewentualnie obronić nasze aktywa, albo jest odpowiedzią na upadający rynek finansów i obecną gospodarkę i generalnie tak, jak to jest wszystko skonstruowane, jest jakby przygotowany narzędziem naprawczym, albo ewentualnie nowym rozwiązaniem. I jedna, jedna bardzo ważna rzecz. Nie powinniśmy się teraz się dziwić, że w końcu się to udało. Po no, 10 latach mamy to, więc w... co tu tak naprawdę złego? Ale okej, okay, bo wyszedłem trochę do na, na, na hipokryta, nikt z nas tak naprawdę nie chciał teraz tego kryzysu. Każdy wiedział, że ten kryzys się zbliża. Mówimy już 2017, 18, 19, 20, ja też sam przyznaję, szczerze, bez bicia, nie sądziłem, że ten kryzys nastąpi teraz i no. Szczerze nie chciałem tego kryzysu, bo jeszcze było wiele rzeczy do realizacji, które na pewno ten kryzys mi pokrzyżował e, i przez najbliższe parę lat będę musiał jednak e, ten, te plany, wszystkie swoje na kilka lat po prostu odłożyć. Jednak sam manifest bitcoina, jakbyśmy sobie przeszli. Mam nadzieję, że tutaj mam. O, sam manifest Bitcoina przecież mówi o tym, że jest właśnie przygotowany na ten kolejny kryzys. i Jedni go uważają za kon, tak jakby taką konkurencję ze złotem, inni natomiast uważają go jako taki deflacy, deflacyjny wymiennik wartości, pozbawiony kontroli banków, punktów centralnych, rządów, specjalnych nośników, czy wszystkich innych, jakichś tam potrzebnych rzeczy, rzeczy które potrzebują obecne waluty fiducjarne. I Musimy też bardzo wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że od momentu kiedy Bitcoin powstał, obecnie Bitcoin jest na przykład bardzo odporny już na, na, na tą całą sieć internetową, globalną sieć internetową, bo moglibyśmy wyjść z założenia no tak. Przecież Bitcoin, jeżeli, jeżeli będą chcieli, będą chciały rządy, to przecież on i tak zostanie poskromiony, no bo przecież, jeżeli by odcięli nam wszędzie internet, no to my tego Bitcoina nie mamy. No, nie jest taka prawda, ponieważ już pełne węzły są hen wysoko nad nami, czyli utrzymywane przez sieć satelitów. Jakby pokazał nam też on, że jest odporny na zakazy rządowe przez te 10 lat, między innymi na przykład korzystają z niego Irańczycy. E, obywatele nie wiem, czy do końca wszyscy, no bo raczej to jest niemożliwe, ale na pewno ci wyżej postawieni, e, Korańczycy z północy. Którzy no, korzystają z bitcoina i nie boją, nie, jakby nie mają problemów z sankcjami, które zostały nałożone przez nich, nie przez nich, tylko nałożone przez inne państwa, jak ze Stany Zjednoczone, Rosję czy, czy, czy Chiny, nie patrząc tutaj pod względem Korei Północnej, to akurat Stany Zjednoczone i w przypadku Iranu ta sama zabawa tak naprawdę miała miejsce. Jakby Bitcoin pokazał, że nie musimy, nie musimy się obawiać jakiegokolwiek zakazu, nakazu. Po prostu każdy może decydować o tym, kiedy chce i jak. I teraz każdy zadaje sobie w takim razie pytanie, dlaczego ten Bitcoin w takim razie spadł, jeżeli on jest taki idealny. Jest cyfrowym odpowiednikiem złota, no, nie jest podatny na jakąkolwiek manipulację pod względem regulacji jakichś rządowych. Czemu się tak stało, że spadł nam aż o tyle? No i. Muszę wam coś jednak powiedzieć bardzo ważnego, że gdybyśmy sobie wrócili do wykresu, mam nadzieję, że go tutaj będę miał. A, mam go tutaj. Nie jest to zbyt dokładnie zrobione, teraz jeszcze w godzinówce mi się to wszystko sprostało, ale gdybyśmy sobie przyjrzeli, to... Moi drodzy, złoto w czasie ostatniego kryzysu spadło o 34%. Na pewno nie w ciągu e, doby, tylko w ciągu kilku miesięcy. Jednak no, e, nawet i takie aktywo, które jest traktowane od zarania dziejów jako najważniejsze i najbezpieczniejsze aktywo i nośnik wartości, no niestety również, e, również ucierpiał. Więc e, patrzenie to przez pryzmat, że okej, okay, no, jednak Bitcoin nie pokazał nam e, tego, że daję radę, zgodzę się z tym ponieważ nikt nie sądził, że będzie aż tak mocno podatny na spekulacje. Dzięki temu, że jest tak mocno podatny na spekulacje, no niestety e, wiele osób się od niego odsunie, bo wiele osób, którzy, które wierzyło w niego jako taką ostoję i bezpieczeństwo, zostało bardzo mocno narażone na właśnie dużą stratę, no bo nie ukrywajmy, że cały czas dochodziło, dochodziło nowa, nowa społeczność, nowe społeczeństwo. I druga sprawa, która na pewno w bardzo mocnym stopniu e, odrzu, znaczy od, jakby jednym z takich powodów, który, czynników, który spowoduje odtrącenie właśnie tego, tego Bitcoina od siebie jest między innymi właśnie ta duża różnica cenowa. No bo tak jak na, wspomniałem na samym początku, Bitcoin jest jakby cechuje się takimi dwiema rzeczami. Bycia niezależnym od regulacji i bycia szybkim i, jakby, no, znaczy, no, po pierwsze to jest to, jako nośnik wartości, i drugie, jakby niezależny od wszystkich państw, no, taki wymiennik wartości między, między dwiema osobami bez pośredników. No i teraz przypuśćmy sobie, że wszystko jest OK. E, możemy dokonywać takich transakcji, jednak. Wachnięcia na poziomie powiedzmy 2-3%, mogą być wliczone w jakiś tam próg założony błędu, ewentualnie prowizji, przez co żadna ze stron do końca nie ucierpi. Natomiast jeżeli mówimy o transakcjach, no kilku, wielu milionowych, bo najczęściej do tego, do tego czegoś dochodzi, no i mielibyśmy spadek wartości podczas transferu bitcoinów na poziomie 50%, ale nawet i 30% w ciągu. Kilku godzin, no jednak no, wielu inwestorów zaczyna się odsuwać od, od tego, no bo nie ukrywajmy, że nikt nie chce, e, powiedzmy, sprzedać czegoś za milion, a z, ktoś, ten, ta druga osoba, czyli kupujący, wysyła nam e, wysyła nam te bitcoiny, w, no w powiedzmy, w adekwatnej ilości do złotówki, aż tam do dolara. No i za kilka godzin zamiast miliona mamy 700 tysięcy, więc no nie jest to zbyt fajnie. Cześć, Kamil. No i dlatego na pewno bardzo ciekawe statystyki przed nami, zaraz będę wam to wszystko pokazywał. Nikt tak naprawdę, nikt się nie spodziewa, że bitcoin i kryptowaluty będą tak by jakby pierwszą, pierwszą opcją dla inwestorów pod względem takiego jakby zabezpieczenia i, i, i inwestycji w czasie. Jakby zabezpieczenia swojego kapitału w czasie kryzysu, ale z pewnością jest pretendentem do tego, o czym jakby świadczy taki e, raport Charlesa Schwaba. Szwaba, no nawet z Niemiec, no, można brać, że to jest Schwaba, i mam nadzieję, że go tutaj, nie mam go tutaj w tym momencie, ale ja wam go szybciutko opowiem, bo tam jest dosyć dużo statystyk i nie ma sensu w te statystyki, co wchodzić, bo jakby. Kwintesencją tego wszystkiego jest, moi drodzy, to, że milenialsi, czyli w, no, w, większej, w większej mierze e, my, no bo ze statystyk YouTube'a naszego kanału wychodzi, że e, jakieś 50 parę procent oglądających są w wieku właśnie między 25 a 35, no a milenialsi... Właśnie to jest ten zakres do końca wiekowy. E, prawie, że to do końca ten zakres wiekowy. Więc zdecydowanie większość z nas, bo mogę tak w ten sposób powiedzieć oczywiście e, z całym szacunkiem dla mniejszości. Oglądającej w tym momencie, ale większość z nas woli inwestować w Bitcoiny, dlatego też tutaj jesteśmy, niż chociażby w jakieś spółki jak Netflix, Disney, Microsoft, czy chociażby Alibaba. Kto z Was właśnie, dajcie znać teraz, kto z Was oprócz powiedzmy inwestycji w kryptowaluty, inwestuje w takie w tradycyjne aktywa. Więc chciałbym, chciałbym się dowiedzieć moi drodzy. a Tak to a propos pretendentów król Pik. No. To prawda, ja, Remik, inwestujesz też w coś innego, ok. Grześ, Grześ Basia też, metale szlachetne, oprócz metali szlachetnych, moi drodzy, bo nie wchodźmy w złoto, nie wchodźmy w złoto, ok. Ty masz Tesle, Noulag ma Tesle. Kiedy kupowałeś tą Teslę? Ja od teraz, jesteś, Pika, jesteś od teraz. Mike Satoshi, alkohol. No, to jest jedna z nielicznych rzeczy, którą e, wydaje mi się powinien mieć e, każdy w domu na wypadek chociażby kwarantanny, albo na wypadek e, zapijania smutków e, no, z powodu nieudanych tradeów. Bo papieka ma średnią z wielu giełd, a nie BitBey'a. Dobra, o tym sobie zaraz porozmawiamy. Gazprom, o ropa ropa. Od kiedy macie ropę? Jeżeli macie ropę od tego momentu, kiedy ona mocno spadła, to całkiem bardzo no, ciekawe rozwiązanie. W papier toaletowy, o papierze toaletowym porozmawiamy na pewno. I właśnie jakby właśnie to my możemy być bardzo, e, możemy być świadkami bardzo dużego przewrotu gospodarczego. No bo mówiąc o jakby kryzysie gospodarczym, każdy z nas chciałby jednak, żeby wszystko zachowało, zostało na tym poziomie, co jest. Ja nie mówię tu jakby o o, o, o wartości I widzicie Chyba się streamy zaczynają Stream zaczyna się troszeczkę przecinać Więc chyba więcej osób zaczyna wchodzić na YouTubea Dlatego Do sedna Bo się wybiłem trochę z rytmu Zobaczyłem, że się wszystko zacina Ale chyba wszystko jest ok Dajcie znać, czy jakość jest odpowiednia Bo mam tutaj podgląd Dobra od kiedy spadł do 4 dolarów. Dobra, więc wracając. Czeka nas bardzo możliwe, że duży przewrót taki gospodarczy, taki ustrojowy. Patrząc pod względem artykułów i ja na przykład tu Wam podrzucę ten artykuł. Mam nadzieję, że tylko mi się nic nie przytnie. Ale chyba nic mi się nie przytnie. Słuchajcie, generalnie pod przykrywką wiem, że wchodzimy troszeczkę... W teorie spiskowe, ale tak jak wam obiecałem w opisie dzisiejszego wideo, trochę do tych teorii spiskowych na pewno, e, znaczy dojdziemy do trochę do teorii spiskowych, ponieważ Możemy być świadkami bardzo dużego przewrotu, nawet gospodarczego i ustrojowego. Dlaczego? Dlatego, że pod przykrywką koronawirusa jest wprowadzana masa różnych ograniczeń i jakby obserwacji obywateli. Uwierzcie mi, albo nie, warto byłoby jednak poczytać ten artykuł. Wam też wrzucę, wrzucę wam w tym momencie, żebyście go mieli. Cześć, Dawid. Witam cię serdecznie, Dawid. Więc generalnie. Czeka nas okres, w którym bardzo możliwe, że będziemy mieć ogromną ilość ograniczeń. Ze, z pod względem tego, co nam no, zafunduje państwo, oczywiście pod pretekstem koronawirusa. Mówimy tutaj o zgromadzeniach e, powyżej tam 50 powiedzmy osób. Tu każdy państwo troszeczkę inaczej działa i w Polsce troszeczkę to inaczej jest, e, w Wielkiej Brytanii jest inaczej. Chodzi tu o obserwacje obywateli, wprowadzili aplikację, e, aplikację, którą teraz musi mieć każdy. E, kto podlega kwarantannie, czy ta aplikacja nie będzie potem jakby znaczy nie będzie wymuszony, żeby każdy obywatel posiadał tą aplikację, żeby mieli już pełny dostęp do naszych wszystkich danych, w jaki sposób ta aplikacja działa, czy ta aplikacja nas podsłuchuje, nikt tak naprawdę nie był w stanie tego jeszcze skontrolować do końca. Jeżeli chodzi o takie zgromadzenia publiczne i ograniczenia związane z ograniczeniem takimi zgromadzeniami publicznymi, jest to jakby uderzenie też w nic innego, jak wolność słowa. Wycofanie gotówki pod pretekstem właśnie roznoszenia wirusów, nie tylko koronawirusa, ale powiedzmy, te ustawy na pewno wpłyną później, ponieważ wiele osób pod względem strachu, ze względu na jakby strach i obawę przed zakażeniem się kolejnym wirusem, nie będzie używało tej gotówki, więc bardzo możliwe, a telefon z aplikacją zapewni Komuna 2.0, bardzo dobrze to nazwane, więc bardzo możliwe, bardzo możliwe, moi drodzy, że po tym wszystkim. Nic nie zostanie odkręcone, bo gdybyśmy wprowadzili stan wyjątkowy i okej, okay, wprowadzone są ograniczenia, wychodzi wojsko na ulicę, nie możemy nic robić, wszystko jest fajnie, kończy się ten okres, stan wyjątkowy zostanie zniesiony i wszystko wraca do swojej normy. Nie, nikt nie wprowadza stanu wyjątkowego, tylko wprowadza co? Wprowadza, wprowadza nic innego jak dodatkowe, nowe ograniczenia, nowe ustawy, wszystko związane tak naprawdę pod względem y, w obawie o, o rozprzestrzenianie się koronawirusa. Z jednej strony mają też rację, no bo, y, no. Państwo, jakby obywatele europejscy, bardziej jeszcze ci zachodni, jeżeli nie dostaną mocno po, po głowie, no to nie są w stanie jakby e, być w miarę racjonalni. My, Polacy, jeszcze jesteśmy takim narodem, który potrafi się podporządkować i posłuchać, no w, no, w obawie o, o, o nas o, o lepszy, no, w obawie o to, żebyśmy nie skończyli źle. Ale właśnie, słuchajcie, najgorsze z tego wszystkiego jest niestety to, że to nie zostanie najprawdopodobniej wycofane. I my jako posiadacze kryptowalut bardzo możliwe, że będziemy takim nieliczną grupą, która, um, która może tak naprawdę być takim na uboczu. Albo nie, nie wiem tak naprawdę co może się wydarzyć. Tylko powinniście mieć jednak tą, tą świadomość, że przed nami nie tylko jakby um, zmiany, które mają pomóc nam w, o, no, w usunięciu, pozbyciu się tych, tej epidemii, pandemii, ale zmiany, które na pewno zostaną na dłużej z nami, które może się okazać, że nie wiem, za rok nie będę mógł mówić do Was za pośrednictwem tej kamery, opowiadać o tym, że państwo chce wprowadzić na przykład jakiś, no, ograniczenia, które uderzają wolność słowa, bo zaraz zostanie kanał zablokowany, a do mnie zaraz zapuka policja i wstawi mi mandat. Bardzo się boję, żeby takich sytuacji nie było. Jeżeli takie będą, no to właśnie dlatego mówię, że czeka nas bardzo ciekawy okres w życiu. Bardzo możliwe, że będą zamieszki, dom jakieś może i wojny domowe. Oby tego nie było. No ale wracając do samego krypto, to bardzo ważny, bardzo, ważna, e, bardzo ważny, fajny artykuł, e, który, który się pojawił w sumie dosłownie dwa dni temu, w której to była rozmowa z, z prezesem Giełdy Luno. I on powiedział, że jakby kryptowaluty narodziły się z potrzeby, na, jakby w odpowiedzi na kryzys finansowy e, i jakby K wszystkim kryptowalutom towarzyszy wizja modernizacji świata do lepszego systemu finansowego, więc im bardziej dysfunkcyjny staje się istniejący system, tym bardziej istnieje szansa na pokazanie światu, że istnieje lepszy sposób na, na, na właśnie na ten system finansowy i na rozwiązanie tych wszystkich problemów. Dlatego jakby wielu z nas spodziewało się, że Bitcoin wzrośnie właśnie natychmiast, tak jak właśnie to wam e, mówiłem przed, e, z, chwilę temu. No i tak niestety się nie stało, jednak on zaobserwował bardzo ciekawą rzecz i to nie tylko on zaobserwował, tylko również i chociażby statystyki z Coinbase'a, przepraszam, z różnego typu kantorów, nawet chociażby nasz kantor, e, krypto, który jest malutkim kantorem tak naprawdę naszej społeczności, e, też zaobserwował ogromne ruchy. Słuchajcie, kiedyś mieliśmy powiedzmy po 50-60 e, zakupów dziennie, teraz ich jest nawet i ponad 100, więc to jest mega dużo. Dla nas to jest super, dla was też jest super, bo możecie to sobie w bardzo szybki sposób kupić. Widzę, że nikt nie jest niezadowolony, nie mamy zgłoszeń, reklamacji, więc cieszę się niezmiernie. Ale wracając do sedna sprawy, jakby yy, skąd te spadki tak naprawdę były, ty, czym były te spadki spowodowane? Bo każdy z was pewnie zadaje sobie to pytanie. Ja odpowiadałem na to, nawet był materiał, osobny materiał wideo, weźmy sobie na YouTube. Mam nadzieję, że wpakuję się tutaj na swój kanał, A, no jestem tu, obym tylko się nie zaklinował teraz, dobra, widzę siebie, szanuję, że widzę siebie. Dobra, jest taki materiał wideo, który powstał dosłownie tydzień temu, we wtorek. To, była, to był dwugodzinny live, który jest w wersji podcastowej na temat i do druku pieniędzy i w ogóle rozmowy o tym, co może się wydarzyć w przyszłości z, z Kubą Mościckim, z Trading Jam Session, no i z Izby Gospodarczej Blockchain. Więc zachęcam Was serdecznie do tych, którzy jeszcze tego nie oglądali. Patryk, jak zmieniłeś? Nie zmieniłem. Nie zmieniłem strategii, moi drodzy. Nie zmieniłem. Wydaje mi się, że przed nami, że to, co teraz obecnie mamy, jeżeli chodzi o bitcoina, jest to jeszcze czysta fajna spekulacja. Patrząc pod względem wolumenowym, to powiem Wam szczerze, że nie wygląda to zbyt obiecująco. Owszem, mamy dosyć duże zakupy. No, dzisiaj mieliśmy no, bardzo duże zakupy które mogą spowodować, no jeszcze jakieś tam powiedzmy wzrosty, ale jak dla mnie to jest ewentualne zachowanie, y, znaczy zachowanie rynku spowodowane, no nie wiem, y, kurczę, halvingiem na pewno, druga rzecz, coraz większym zainteresowaniem bitcoina, bo gdybyśmy patrzyli pod względem zainteresowania, jakby zainteresowania hasłem samego bitcoina, to byśmy weszli w Google Trends, to chociażby na samym Google Trendsie to, Hasło Bitcoin jest bardzo mocno pozycjonowane i widać ogromne różnice, chociażby w porównaniu do dwóch miesięcy wstecz. To teraz wracamy, właśnie dlaczego ten Bitcoin spadł i dlaczego ten Bitcoin teraz odrasta. I bardzo ważna rzecz, kogo pieniądze były tu, a kogo pieniądze tak naprawdę są po tej stronie. No, czyli jakbyście tu nie widzieli, bo pewnie nie widzicie, czyli mówimy te pieniądze i te pieniądze. Ja wiem, że to jakby e, nie jest. W 100%, że to są pieniądze jednej grupy i drugiej grupy, ale Wam to chcę wytłumaczyć, ponieważ a, zanim przejdziemy sobie do zainteresowania, tak przejdziemy sobie to wszystko stopniowo. Więc spadki, te spadki, które tutaj mogliśmy zanotować, czyli odtąd dotąd, tak naprawdę, gdzie mieliśmy to zaliczenie prawie 50-50%, są to spadki, spowodow spadki spowodowane. Wyjściem, sprzedażą bitcoina w bardzo szybkim tempie przez dużych inwestorów, dużych graczy, którzy no, traktowali bitcoina jako mm, inwestycje, znaczy jakby inwestycje wysokiego ryzyka. I w momencie, kiedy mieli spadki na, 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 na normalnej giełdzie, gdzie wszystkie e, akcje spółek spadały w dół, to próbowali, no, sp no, sprzedając bitcoina, próbowali cerować. Swój, swój Boże, wypadło mi to słowo teraz z głowy, no swój portfel, czyli depozyt, dobrze, depozyt po to, żeby ten depozyt się nie zamknął. No bo często a, mają, mamy do czynienia tutaj z przele, przelewarowanymi rynkami. A wielu graczy gra na wysokich dźwigniach, a nawet jeżeli nawet i na średniej, to przy takich spadkach naprawdę bardzo szybko można być wyczyszczonym. Czego chociażby przykładem jest opowieść Rafała Zaorskiego, który też a, chociażby na samej ropie a, mocno ucierpiał. Dlatego takie przypadki a, to powoduje, że właśnie te aktywa wysokiego ryzyka są. Od razu likwidowane, na poczet jednak e, no, zabezpieczenia i uratowania tych pozycji, gdzie tego kapitału jest stosunkowo więcej. No bo nie ukrywajmy, że no, każdy inwestor. O, i to jest bardzo ważne, zapomniałem wam o tym powiedzieć. Adrian W, witam serdecznie. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie subskrybował e, tego kanału, to teraz jest idealny moment do tego, żebyście to zrobili. Możecie wtedy się pojawić w tym tutaj a to małym miejscu na live'ie, Więc oczywiście zachęcam was, subskry żebyście subskrybowali, nawet jeżeli nie jest to w, w czasie live'u. E, chcielibyśmy docierać do jak największego grona, ale no teraz macie tutaj taką okazję. No i oczywiście łapka w górę. Gdybym zapomniał Wam potem przypomnieć o tym. E, więc witam dalej serdecznie. Teraz będziemy mieć następną osobę, ale wracając, cześć, Kamil Pływacz. E, więc do sedna. Tutaj mieliśmy ucieczkę kapitału e, i no, dużych, gru, dużych, grubych graczy. Natomiast ta sytuacja, która zachowała, potem miała, nastąpiła tu, w tym oto momencie. Wiem, że to bardzo brzydko wygląda, więc ja już to zaczynam. E, powoli kasować, bo samemu mi się to e, nie, po, nie podoba, e, ale o, przejdziemy sobie do tego wykresu. Mam nadzieję, albo nie przejdziemy. No nie przejdziemy. Chyba się chyba się e, Bitfinex wywalił i nie odczytuje. No dobra, więc wracając, e, wracając do tego, do, 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 te, do, do, do dalszych, powiedzmy, dalszych, e, dalszej dyskusji na temat tego, na tej ceny. Więc... W momencie, kiedy oni próbowali inwestorzy jakby ratować swoje zagrożone depozyty, gdy to się wszystko uspokoiło, zaczęło się to oczywiście normować, czyli no, ten knot wrócił sobie na jakieś tam powiedzmy swoje miejsce. Natomiast tym zaczęło się, zaczęli, w tym momencie zaczęli się interesować e, ludzie, osoby, które niekoniecznie są dużymi inwestorami, tylko małymi graczami, którzy szukają, właśnie polują na takie okazje. No, i tutaj, jakby Coinbase, Bitbay, różnego typu kantory odnowały, odnotowały ogromne ruchy, i mówimy tu o pojedynczych takich małych zakupach, które jednak w grupie a, dają dosyć dużą siłę. No, i tutaj jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, że pomimo tego, że mieliśmy dosyć duże zainteresowanie, automatycznie też spekulacyjne, razem z tym wzrostem cen no to pod względem jakby korzystania z, z, z sieci Bitcoina do dokonywania jakichś transferów, to odnotowaliśmy bardzo duży spadek, ponieważ jeżeli do, do, do marca mieliśmy około no, 300, tam chyba 330 tysięcy transakcji dziennie, to obecnie mamy ich 225-230 tysięcy transakcji na jeden dzień to jest o prawie 100 tysięcy transakcji mniej w ciągu dnia. Czy to dobrze? Bardzo niedobrze, bo po pierwsze spada nam automatycznie e, czas wydobycia bloku, no i wydłuża nam się czas potwierdzenia transakcji. Więc to nam troszeczkę osłabia tą sieć, więc skąd ten popyt na Bitcoina jeszcze? E, więc e, no po prostu ludzie kupują tego Bitcoina, nie znając się do końca jeszcze na, jakby na, na dokonywaniu tego i jakby używania tego Bitcoina, tylko kupują w strachu, przed tym, że nie będą mogli kupić już złota. Po Bo, taką, według takiego raportu Bloomberga, ten raport jest z 25 marca tego roku, ostrzegano, że przemysł złota stoi w obliczu bardzo dużego, bezprecedensowego zawirowania. Z powodu właśnie gwałtownego popytu na to złoto, które już obserwujemy od tamtego roku. A chociażby takim przykładem. W okolicach e, no Polski, chociaż są Niemcy, którzy do końca roku, w momencie kiedy wiedzieli, że do końca roku nie mogą, znaczy od nowego roku nie mogą już e, kupować złota bez e, rejestracji, no to rzucili się e, i kolejki były dosyć ogromne. Jakie analizy na najbliższy tydzień na BTC? O tym sobie porozmawiamy za chwilę. Przede wszystkim będzie ruina gospodarcza. A właśnie a propos złota, to pytanie jest takie: kto z was to złoto ma? Czy chociażby patrząc na teraz 227 osób oglądających z was, czy chociaż 10% ma? Chyba chińskie przysłowie. E, tak to sobie to tak czytam na głos, tutaj pis piszecie. E, ja. Dobra. E, więc dajcie znać. E, chętnie chciałbym się też dowiedzieć, ile z was właśnie to złoto ma. Łańcuszek z komunii. To też jest w jakimś stopniu złoto. A e, na pewno w gorszej jakości pod względem takim inwestycyjnym, ale jest. Król Pik ma chyba papierowe. Papierowe złoto właśnie no to nie za bardzo, słuchajcie, więc, więc dobra. Wracając do, do sedna sprawy, złoto ma wiele wad w stosunku do bitcoina, o czym kiedyś mówiliśmy, złoto kontra bitcoin. W przeciwieństwie do bitcoina, złoto ma dosyć duże problemy z przenoszeniem, a przede wszystkim między granicami, więc jeżeli dojdzie do momentu, dojdzie do takiej sytuacji, że te wszystkie jakby ustawy ograniczające naszą wolność i zwiększającą kontrolę nad nami zostaną wprowadzone, to my z tym złotem guzik zrobimy, no, jeżeli będziemy chcieli go utaić, a jeżeli nie będziemy chcieli go utaić, no to równie dobrze przecież może to zostać zabrane przez państwo, co chociażby takim przykładem zabierania w ogóle przez, przez państwo, już wam pokazuję, mam nadzieję, e, jest chociażby e, ciężarówki przedsiębiorców, to o czym wam o czym porozmawiamy sobie e, za chwilę, moi drodzy, ale bardzo ciekawa, e, ciekawa sytuacja. E, I wracając w takim razie, jeżeli złoto zostanie dotknięte tym zjawiskiem powiedzmy ogromnego tego popytu, e, no to może się stać ta sytuacja, która już teraz jest obecnie, że tego, że. E, że jego zacznie brakować, ze względu na to, że wydobycie e, jego też jest ograniczone. A druga sprawa, jeżeli koronawirus dalej się będzie rozwijał, albo jakieś inne wirusy, to wpłyną one również na funkcjonowanie takich kopalni, no bo nie ukrywajmy, że złoto jest wydobywane przez ludzi, a nie przez maszyny. W przypadku bitcoina nie mamy takiego, takiego problemu, więc ci tak naprawdę, którzy boją się, że tego złota zabraknie, albo już widzą, że no, braknie tego złota, zaczynają właśnie kupować bitcoina, bo bitcoina kupić jest prościej, łatwiej. E, jest małe, roz, małe prawdopodobieństwo, że kto, na, ktoś nas oszuka, no bo jeżeli kupujemy tego bitcoina na jakiejś giełdzie czy kantorze, no to realnie tego, ka, tego bitcoina mamy. Oczywiście tych oszustw będzie się pojawiało coraz więcej i o tych oszustwach też dzisiaj, e, ale to... Ale to tyle. To śmiech na sali koronawirus to ściema. Ha W Polsce czegoś takiego nie ma. No cieszę się bardzo Jakub, że żyjesz w innej w, w innej Polsce, ale raczej to nie, jest, to nie jest to nie jest to nie jest to nie jest ta Polska, bo u nas niestety to niestety u nas to jest u nas jest ten koronawirus, kolego. Więc nie wiem, skąd, chyba pomyliłeś państwa. Dobra, wracając do sedna, wracając do sedna sprawy, więc jeżeli faktycznie się tak stanie, to. Zrobi się kolejna fala popytu na bitcoina. Więc to, co teraz obserwujemy, według mnie jest jeszcze spekulacją, dosyć dużą spekulacją, ponieważ raz, no, jesteśmy przed halvingiem, więc nie możemy zapomnieć o tym, że okej, okay, mamy odbijanie ręku, ale w tą kwestii jakby odbijania cenowego od tego bottomu, który mieliśmy w ostatnim czasie, czyli te 4000, żeby was nie skłamać, tam 4000 połowni z kawałkiem. Mam nadzieję, że ten wykres ruszy. Nie ruszył ten wykres, więc muszę. Te wykresy pousuwać, te swoje bazgroły, więc jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, to. A dobra, więc jeżeli chodzi o ten haling, to nie możemy zapomnieć moi drodzy, że jednak w tej tutaj całym rajdzie od tego bottomu mamy dwie składowe: składowe właśnie małych, drobnych inwestorów, czyli takich nas i w dużej mierze też spekulacji związanej z halvingiem. Halving jest za 40 dni, za 41 dni dosłownie od dzisiaj według kalkulatora, to jeszcze może się zmienić, no bo a, może się zmienić nam czas wydobycia bloku. Koronowisa nie ma w Polsce, koronawirus to ściema, tak mówią wróżki. O, ja, ja Ale nie, nie krzycz tak, krzyczysz kurcze w tym, krzyczysz na, na tym czacie. mi tego kapsloka, to będzie, przeprowadzę się do Polski, Czeskiej Republiki i mnie żadne koronicy nie zaatakują. <grytanie> e, dobra, więc e, a na giełdzie jest to wymiana, ale nie na, kupując w kantorze lepiej, bo masz pewność, że Bitcoin jest legalny w 100%. a, a na giełdzie jest to wymiana między uczestnikami. Na którego maja jest przewidziany halving? Halving jest dokładnie, już wam pokażę. Mam tutaj ten licznik, mam nadzieję, że mam ten licznik. Oj, 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 znajdźmy sobie go. Chyba, że mi się on gdzieś schował. Chyba, że mi się gdzieś schował. Jeszcze tu szukam, szukam, szukam. Ale dobra, sprawdźmy sobie. E halving BTC. Mm, żebyśmy mieli, jest. 43 maja 2020 roku. Więc, yy, no, 40 dni. 40 dni, 21 godzin. Dokładnie tyle teraz tyle pokazuje, że e, tak, tak to będzie wyglądało. Jan Paweł. O, a pierdzielę. Dobra, ziomek. Niestety, ale tymczasowo Jan Paweł żyje. Wyciszam cię chwilowo. E, e, dobra. O koronawirusie, szkoda naszego czasu. Dokładnie. No, został wyciszony. Sorry, Jakub, ale możesz do nas wrócić, jeżeli nie będziesz krzyczał. Dobra, więc na to się najprawdopodobniej składa ta cena. Nie jest to pewnik. Patrzcie, co się tutaj dzieje w tym momencie, ale będzie jebutum. Chciałbym, każdy z nas by chciał, żeby takie jebutum było. I bardzo prawdopodobne, że takie taki spadające. Spadająca gwiazda będzie. Po halvingu wzrosty ceny. No, został wyświszony, dokładnie. Więc wracając do, wracając do ceny Bitcoina i wraca, opowiada, rozmawiając sobie pod względem właśnie tej spekulacji, mamy te dwie bardzo ważne. E, dwie... handlem krypto. Nie tam. E, więc. Tak naprawdę to tyle, co mogłem powiedzieć. Te wzrosty są. Jeżeli ktoś z Was patrzy długoterminowo, to. Na pewno nikt nie ucierpi na tym, kupując to teraz. Jeżeli ktoś wyszukuje y, ciekawej okazji, tak jak ja, to ja jeszcze czekam. Jakąś tam część powiedzmy do tego bitcoina mam, to nie jest to, że ja nie mam tego bitcoina. No bo gdyby się nagle okazało jednak, że przed halwinkiem będziemy mieć wystrzał do 15 tysięcy, no, to nie ukrywam, że każdy z nas by chciał e, jednak sprzedać na tym poziomie 15 tysięcy i co so odkupić ponownie po spadku po tym halvingu. Może się okazać, że po halvingu nam już nic nie spadnie. No bo z drugiej strony też nie ukrywajmy, że jeżeli po halvingu nagrodę mamy dwa razy mniejszą cena, no, czyli automatycznie opłacalność wydobycia. E, cena musi wzrosnąć dwukrotnie, żeby dalej Bitcoin był opłacalny dla e, górników, którzy go wydobywają, którzy utrzymują tą całą sieć. Więc bardzo możliwe, że też tak się, możliwe, że tak się też nie wydarzy. Trzeba zakładać kilka scenariuszy. Rynek krypto jest na tyle mocno nieobliczalny i chwiejny i uzależniony od dosyć dużych kapitałów, które no, są wpompowywane i wypompowywane, że możemy, bardzo mocno, czyli tak jest mocno spekulacyjny, bardzo możliwe, że może się to wszystko zachować inaczej, jak zakładaliśmy. Czego przykładem chociaż byłoby, słuchajcie, no, no, można by porównać, tak już kiedyś mówiłem, czy halving na pewno, na pewno po halvingu będziemy mieć spadek ceny, a potem wzrost, a przed halvingiem będziemy mieć wzrost ceny. Tak jak w przypadku... To było różnego typu forków. Jak mieliśmy taki, powiedzmy, najbardziej popularny hard fork e, Bitcoina w ostatnim czasie, czyli mówiliśmy tutaj o Bitcoin Cash'u, to mieliśmy mega duży wystrzał, a potem spadek. W przypadku e, halvingu mieliśmy podobne sytuacje. No ale zauważyliście, że czym kolejny następny hard fork, czym kolejna grupa nowych, e, e, nowych twórców Bitcoina i nowych znaczy osób, które jednak uważają, że idea Bitcoina została e, no zatracona i trzeba zrobić halving, żeby ta idea znowu powróciła. Wiecie o co chodzi. No to zaczęło to coraz mieć mniejsze znaczenie dla społeczności i coraz mniejsza ta spekulacja się odbywała. Jak dzisiaj zagra wschód? No wschód, no znowu nie chciałbym do drugiej siedzieć, ale chyba dzisiaj będę musiał raczej posiedzieć, objaśnić trochę ten halving. Co mam powiedzieć o halvingu? O halvingu, mam, a halvingu mamy wideo, więc odeślę Was. Mam nadzieję, że mam go gdzieś tutaj, e, więc nie będę dzisiaj opowiadał może o halvingu. Chodzi po prostu, że tak w dużym skrócie, chodzi po prostu o to, że jeżeli dostawałeś, dostawałeś nagrodę e, za wydobycie bloku, e, powiedzmy jeden palec to dostajesz teraz połowę tego palca, czyli z 12,5 na 6,25, mówiąc to w dużym skrócie. Czyli jeżeli górnicy mają robić tyle samo roboty, dostawać dwa razy mniej, to cena musi być dwa razy większa, żeby to wszystko dalej siedziało na tym samym e, sta, siedziało wszystko na tym samym poziomie. Proszę wykres z danymi przed i po halvingach. E, Odwołam, jeżeli chodzi o te halvingi, ja zaraz będziemy sobie będziemy sobie dalej jeszcze dyskutować, ale e, ja będę chciał Was właśnie odesłać do tego materiału, bo wydaje mi się, że zbyt dużo by to czasu nam niestety zajęło, żeby to dzisiaj o tym e, rozmawiać. Ale szukam tutaj szybko tego materiału, szybko, 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 czy to zmienność Bitcoina. E, tu nie mamy tego. Szybko jeszcze, może mi się uda, co wpłynie na cenę Bitcoina. Tu mamy Ethereum, tu mieliśmy Bitcoina, mieliśmy gdzieś wcześniej, ale nie wiem, czy, nie wiem, czy go w tym momencie znajdę. Tu jeszcze mamy 102 drugi odcinek, to są 4 miesiące temu. Po, podeślę Wam w linku dzisiejszego wideo. Nie jestem w stanie teraz tego szybko znaleźć. Tu mamy analizę techniczną, przykłady inwestycji, na co zwrócić uwagę. Nie, nie znajdę tego w tym momencie, przepraszam, kryptoraport. raport, okej, okay. sorki za capslock i sory za żarty o polskim papieżu, skarbuje, że nie gnęła się kryptoraport. dobra, Jakub, okej, okay. nie ma problemu, <gryptoraport> ale ETH jak połatają, to byś przydało się na łolecie. Więc dobra, wracając do, wracając do wiadomości i do wydarzeń, bo to nie koniec, a my tutaj już kurczę, a my tu już prawie, że jesteśmy jakby przed zakończeniem dzisiejszego odcinka, jeszcze przed nami kolejne 20 parę minut, 30. Więc dobra. To był temat związany z tym kryzysem w 2020 i idealnym czasem na Bitcoina. Podsumowując to, co mówiłem przez ostatnie 25-30 minut, w takim dużym skrócie, Bitcoin może się okazać czymś, co w perspektywie kilku następnych lat, o, tym, o czym wielokrotnie już wspominaliśmy i nie tylko ja, wielu, wielu twórców. O tym opowiadało, może się okazać czymś, co uratuje nam pośrednio tyłek pod względem zabezpieczenia finansowego. Z drugiej strony, bitcoin może wcale nie urosnąć, tylko tak naprawdę może, może się zwiększyć inflacja nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, inflacja w Polsce która spowoduje, że bitcoin będzie kosztował to 100 tysięcy, 200 tysięcy dolarów czy 300 tysięcy dolarów. No ale nie ukrywajmy, że nawet jeżeli bitcoin, wartość bitcoina stanie w tym samym miejscu, a cena dolara będzie szła w górę, wartość tego bitcoina do dolara będzie szła w górę ze względu na powiększającą się inflację, to i tak nie ukrywajmy, że jesteśmy do przodu. Bo też zwyciężyliśmy pod względem, e, pod względem przechowywania naszej wartości. Może być trzeci scenariusz, że wartość bitcoina i inflacja będzie szła w górę, gdzie możemy w bardzo szybki sposób stać się milionerami albo chociażby i podbić do tego około miliona złotych czy dolarów. Dlatego po Twoim live stream pisze kategoria Edukacja: jak to zrozumieć? No bo jest to stream na zasadzie edukacja i nie wiem, czemu to jest edukacja pod moim livestreamem, możliwe, że tak. Hmm. Więc wracając szybciutko do tego, może się okazać, że jest, warto posiadać tego kawałek tego Bitcoina e, dla tych wszystkich, którzy jednak no, boją się, żeby nie kupić go zbyt wcześnie. A, czyli no jednak złapać tą jeszcze złotą okazję, uwierzcie mi, że i nawet w 2017 roku, i 2016 roku i 2018 każdy z nas zawsze chciał być łowcą okazji, każdy zawsze chce być łowcą okazji, niekoniecznie nam się to zawsze uda. Dlatego, że nigdy nie kupimy na samym dołku, nigdy nie sprzedamy na samej górce. Gdyby tak było, to każdy z nas by był w innym miejscu, jeżeli w 2017 byłeś na rynku i kupiłeś go chociażby we wrześniu czy tam... Październiku tego bitcoina, to jeżeli sprzedawać go równo po 20 tysięcy dolarów, no to szapoba. Yy. I teraz yy. następna rzecz. Miesiąc do halvingu. Miesiąc do halvingu może powodować dosyć duże yy, no, zabawy cenowe na, na, na rynku krypto, yy. przede wszystkim na rynku bitcoina. i Jego, ce no, jego cena może iść nam. Troszeczkę w górę, jednak nie zapomnijmy, że pod względem samego halwingu ja go nie mam zaznaczonego tutaj teraz. Tak sądzę, że nie na tym wykresie nie jest zaznaczony, tylko na bit stampowym i go nie zobaczymy. Jeszcze sobie przejdę na jedno weekendowy. Tu nie mamy tych halwingów zaznaczonych, a nie chcę wam ich pokazywać błędnie. No nie mam, tutaj nie mam niestety. No ale wracając do sedna sprawy, chodzi o to, że. Po halvingu, znaczy, przy ok no tak naprawdę powinniśmy się spodziewać już teraz, w tym momencie, czyli te 40-30 dni przed halwingiem, właśnie tego spadku. O tym rozmawialiśmy, e, o tym rozmawialiśmy e, no, dosyć dawno, bo to było gdzieś na początku stycznia, właśnie a propos, właśnie halwingu i tego, jak to wszystko może funkcjonować. Dlatego mm, zwracałbym jednak na, zwracałbym uwagę i bałbym się, no, są też tacy, co kupili po 20 tysięcy. <laughs> Z powodu koronawirusa, jak myślisz, szczerze? Co ja uważam, o jest, polityczne sprawy, o politycznych sprawach mogę powiedzieć, ale czy to będzie przełożone? Nie wiem, nic nie, możliwe, że nie będzie przełożone, ża żadne wybory nie będą przełożone, a tak naprawdę, moi drodzy, nie ukrywajmy, że po co nam te wybory i tak wiadomo, kto wygra, więc e, te pieniądze, które pójdą na tę makulaturę i na tą całą infrastrukturę mogłyby być przeznaczone po prostu zupełnie na coś innego. Mogliby Bitcoina kupić i wrzucić go do Skarbu Państwa i tyle słabe ręce. Haling, halbingiem na dane 2 3 miesiące miesięczna będzie wybijała e, niższe dołki. Kupujcie bitka systematycznie co miesiąc, w miarę możliwości finansowych, grosz do grosza, będzie kokosza, a, a dwa grosze to dwie kokosze. Bardzo sło, bardzo e, pajaz ma ponad 100 bitcoinów. Nikt nie wiadomo, ile Rawiecki ma tych bitcoinów i nikt nie złapał go za Nikt nie złapał go za rękę, a na pewno nie za portfel, więc nikt się nie dowie o tym. A to tak samo jak, no widzicie, no, mowa o tym, że jednak no, prywatność tej sieci bitcoinowej jest. No i e, każdy z nas ma jakiś tam swój portfel, którym niekoniecznie się chwali. Na zewnątrz. Przejdźmy sobie jeszcze do szybkich, szybkich, ciekawych informacji, o których warto sobie wspomnieć. Przede wszystkim na bitcoin.pl możecie sobie przeczytać bardzo ciekawy artykuł na temat tego, że są dosyć duże podejrzenia, że twórcą Monero może być Satoshi. Nakamoto. Jest kilka na to dowodów. Oczywiście znaleźli dowody na zasadzie treści, która, która no była w manifestie i tutaj w whitepaperze Monero, więc no, taka sytuacja. Miała miejsce. Czy to prawda, czy nie? Czy Monero jest Bitcoinem 2.0? Czy Monero natomiast jest czymś, na co sobie zwrócił jednak Satoshi, Uwa Satoshi Nakamoto uwagę przy tworzeniu bitcoina, że jednak ta brakuje tej anonimowości, która będzie jednak potrzebna ze względu na to, że nie tylko bitcoin, że bitcoin może niekoniecznie stać się narzędziem e, no, takim słusznym, albo może tak narzędziem, które by wybrały banki centralne. Kolejny bardzo ciekawy artykuł dla was wszystkich, słuchajcie, i dla was wszystkich przestroga, bo zauważyłem, że mnóstwo zapytań jest od was na temat rewoluta. Słuchajcie, Rewolut nie jest do końca portfelem bitcoinowym. I wiem, że Rewolut teraz wprowadził, nawet chociażby dzisiaj do mnie znajomy, dzwonił: słuchaj, Patryk, wiesz co, bo na rewolucie dostałem informację, że teraz mam wersję, dostęp do wersji premium. E, e, do wersji premium mogę kupić bitcoina. Mówię, nie kupuj tego bitcoina, bo na rewolucie nie można wypłacić tego bitcoina, więc jeżeli ktoś z Was kupi bitcoina na rewolucie, to wypłaćcie tego bitcoina na swój portfel bitcoinowy, tego się nie da. Więc Wy nie macie tego bitcoina, nikt nie może Pan potwierdzić, że Wy macie tego bitcoina, tylko i wyłącznie macie kontrakt bitcoinowy, albo no, po prostu papier zamiast bitcoina, więc to jest naprawdę nic... Ee, nic, nic, nic fajnego. Kupujcie Monero, nim dłużej leży. Mateusz M. nas dosięgną. E, następna bardzo ciekawa informacja, jeżeli chodzi o e, legislację e, na temat e, no, takiego zabronienia używania kryptowalut. Znaczy takich ograniczeń związanych z, z kryptowalutami w Rosji została przełożona ze względu na koronawirusa. Jest to jedna z takich pozytywniejszych e, informacji, która, e, która na pewno ucieszy wielu posiadaczy kryptowalut na terenie Rosji. E, no i oczywiście Rosja jest jednym z krajów, no, na przykład e, przyrównując to do Chin, Razem z Chinami, jest jednym z państw, które chcą stworzyć swoją narodową, cyfrową e, walutę. Więc, e, też kolejna bardzo ciekawa i ważna informacja. Kolejna bardzo ważna rzecz na bitcoin.pl, która powinna być w sumie przeze mnie poruszona w, no, w czasie omawiania uwagane, bitcoina e, potrzebnego w czasie kryzysu, ponieważ wstępne dane inflacyjne zostały, przestały być e, udostępniane przez GUS. Oczywiście to nie są e, takie dodatkowe. Wszystkie dane, że teraz GUS nie będzie w ogóle żadnych danych przedstawiał, ale takie wstępne dane na temat inflacji nie będą przedstawiane, kiedyś były podawane do 15 dnia każdego miesiąca. Teraz mają wstrzymać te publikacje ze względu na koronawirusa. Gówno prawda, że na koronawirusa, tylko tak naprawdę nie ukrywajmy, że jesteśmy w takim czarnym D, że e, gdyby wszyscy zobaczyli, co się obecnie e, dzieje, i każdy by mógł mieć do tego dostęp, że mamy ogromny wzrost inflacji, to automatycznie wartość pieniądza jeszcze bardziej by się osłabiła, ponieważ nie ukrywajmy, że jednak to w dużej mierze też społeczność, a posiadacze pieniądza też wyznaczają poniekąd. Wartość tego pieniądza spekulacyjnie. Następna jeszcze bardzo ważna rzecz, no to wiemy o tym dobrze, jak mocno wzrasta już w Stanach Zjednoczonych bezrobocie. Lawinowo można powiedzieć, że wzrasta to automatycznie, adekwatnie do wzrostu zakażonych ludzi koronawirusem. I tak samo się dzieje właśnie w Polsce, gdzie mamy 48 tysięcy działalności gospodarczych, które się zamroziły, wyłączyły lub po prostu zamknęły swoją, e, swoją działalność. No, ale na RWDzie można tradować i są lepsze ceny niż na Binance. Na, lewo, na rewolucie można tradować? Ja nie wiem, czy można na rewolucję. Czy na rewolucję można trajdować? Czy ktoś z was. E, kolejne do wyciszenia. Można tradować. O Jezus, dobra. Widzę, że. Dobra, dzięki za reakcję. Ukryj użytkownika. Spadaj. Nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby na rewolucję pójść trajdować, więc to jest e, głupota. Dzięki N21 za, za zwrócenie uwagi. Właśnie a propos, a, dobra, a propos tam. E, s, z moderowania to też musimy się od, e, zgłosić. Troszeczkę było, trochę było zawirowań, więc nie byliśmy w stanie e, wcześniej się w ogóle z, no, ruszyć z zespołem. E, ale już do tego wracamy. Dobra, e, idziemy sobie moi drodzy szybciutko. Do zakupu bitcoina i jeszcze do bardzo jednej ważnej rzeczy, ponieważ wczoraj na naszym profilu, na naszym profilu na, na Facebooku pojawiła się taka informacja na temat tego, że jako je, my, jako jedni, nie, jako jedyni nieliczni, m, mamy tego toilet paper e, tokena. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale pewnie toilet e, paper token i. Większość z was na pewno słyszało sobie o tym o Jezus, najważniej, najważniejsze artykuły wcale tam te najważniejsze artykuły na tym portalu nie są. Nie wiem czemu to jest pozycjonowane tak mocno ale masakra. Eee, Dobra więc wracając do, do właśnie tego blogu na CoinMarketCap, Market generalnie wszyscy wiemy o tym dobrze że taki toilet paper token się pojawił a my milion takich toilet paper tokenów po prostu Wymitowaliśmy, no, mówiąc, że no dostaliśmy je od Kima No i wczoraj rozdaliśmy je w trzech takich turach, zrobiliśmy takie dropy. I gdyby ktoś z Was wszedł, mam nadzieję, że nie. no teraz podejrzewam, nie mogę wejść na Waves Exchange, niestety, z pozycji e, tego komputera. E, mam nadzieję, że jeszcze to zała załaduje się. O, udało się, ale widzę, że tutaj trade now. Zobaczmy sobie. E, zobaczmy sobie, czy ten token tu będzie. i... Był Waves do BTC, musimy go znaleźć. Strasznie działa to w pozycji e, takiej e, przeglądarkowej, działa to kiepsko. To ilet paper T. To było tak to było zapisane. To ilet paper do Wavesa. No niestety muszę wpisać adres, e, nie, nie znajdzie mi to w ten sposób. Generalnie, generalnie e, porobiliśmy sobie trade do tego. Nie, nie znajdę to w ten sposób, tego nie znajdę niestety. Jeszcze sprawdzę raz, dajcie chwilę. No, no matching. Aj, zaraz to jeszcze ogarnę. Jeszcze wejdę tutaj u siebie na portfel, na drugim komputerze, bo chcę Wam to jednak pokazać. Bardzo mnie korci, żeby to Wam pokazać, a nie mogę się dostać do tego, do czego zmierzam. Rozdałem Wam dosyć dużo i kilka razy w komentarzach na Facebooku podpuszczałem, że słuchajcie, przecież można kupić. Kilka osób się nabrało generalnie, że gdzie tym tradują, a więc no, wydaje mi się, że się udało nam poniekąd, ale do sedna. Kilka razy namawiałem, że no zachęcam Was, żeby wejść na giełdę i, i, i poobserwować, sobie, e, poobserwować sobie, co się dzieje z tym, z tym tokenem. E, wejdę sobie jeszcze w dashboard. No i powystawiliśmy masę zleceń. I ci, którzy z Was posiadają jednak tego e, Toilet Paper Tokena, dobrze napisałem? to ilet Paper Token. T. No dobra, więc generalnie podejrzewam, że asset info muszę sobie tu wrzucić. Tu mamy ID. Jak mam to ID, skopiuję sobie je, wrzucę sobie je automatycznie wam też, żebyście też je mieli, bo będziecie mogli go wyszukać. Więc ciach. Jest. To jest to. To jest to i teraz powinniśmy go znaleźć. No i kurde nie znajdziemy go. Wkurzam mnie to. Wkurzam mnie ta przeglądarka. Bardzo mnie wkurza ta przeglądarka. No niestety, jeżeli mielibyście dostęp taki zwykły komputerowy do przeglądarki, no, stacking. No dziadostwo. W ogóle chodzi strasznie wolno. No kiepsko, Waves. Na komputerze, jeżeli chodzi o Waves Exchange, działa to o wiele sprawniej, więc, więc zachęcam Was serdecznie do tego, żebyście to zrobili. Dobrze, ale tracisz dwa razy, jak kupujesz i sprzedajesz. Dobra, zaraz przechodzimy sobie do waszych pytań. Więc zachęcam was, zachęcam was serdecznie, żebyście wzięli w tym udział, bo możecie dużo, dużo jeszcze zgarnąć, bo dużo jeszcze ofert zostało na rynku, a może się okazać, że fajnie pospekulujemy i będziecie wszyscy też zadowoleni i zrobimy z czegoś, z, z tego coś fajnego i ciekawego. Wracając do teraz, moi drodzy, do skamów, bo o skamach też chciałbym dzisiaj jeszcze porozmawiać i zanim jeszcze pójdziemy o skamach, a właśnie o rewolucie, o rewolucji już Wam wszystkim mówiłem. Więcej, tak naprawdę, tych szczegółów też na komparik.pl sobie przeczytacie. Natomiast przechodzimy sobie do schamu. Słuchajcie, wczoraj mój znajomy, mój znajomy, wczoraj no, wysłał mi takiego screena. No, ja tutaj pozakła, po, pozakrywałem jeszcze niektóre elementy, ale miał taką sytuację, że dosłownie dostał się na jakąś tam grupę, na bitcoin.pl, w ogóle grupa bitcoin.pl. Szacun. Polecam wszystkim, znaczy nie no żartuję, generalnie jak chcecie wchodzić na grupę na Facebooku to jest Bitcoin Polska V2, bo Bitcoin Polska, ta grupa, no ona tylko na czas potrafi udostępnić reklamę CoinCasso, a niestety w momencie kiedy my udostępniamy jakieś linki, a ja najczęściej ja udostępniam te linki, żeby no nie było, że to z pozycji powiedzmy strony, tylko że z pozycji osoby, no to potem wiele osób do nas ma pretensje, no jak to ty wstawiłeś kurs, e, analizę techniczną, która pojawiła się e, o 12, a Ty wstawiasz ją o 20, no bo wtedy dopiero moderator ją e, akceptuje, więc śmiech na sali, e, możecie tam trafić na bardzo przedawnione informacje, albo po prostu na system afiliacji CoinCaso, więc e, co chcecie, to moi drodzy macie, ale wracając do, do, do historii. Witam, jesteś? Krystian? No hej. Przepraszam, że piszę późno. No do 20.38, więc wcale nie jest tak późno. do ciebie na grupie i chcę poprosić o pomoc, gdyś mogę. Ona miała na imię Machesz Poklańska. Eee, przeprowadziłam się do Chin kilka miesięcy temu i wszystko było dobrze, dopóki nie zaczęło się to gówno na świecie związane z tym wirusem. I teraz, kiedy Ameryka zamyka granicę, mam problem z wypłatą swoich pieniędzy, dlatego że giełda zablokowała obecnie wypłaty na portfele zewnętrzne. Pierwsze słyszę. Więc potrzebuję kogoś poza Chin, żeby, żeby to wypłacić. Możemy się umówić na jakiś procent za pomoc. OK, ale na jakiej zasadzie miałoby to wyglądać? No wiedział, że już mamy do czynienia ze skandalem, nie? Stary skan z Telegramu. Dokładnie. No i e, słuchajcie, trzeba uważać, e, bo oni oferują wam giełdę, która wygląda jak giełda BitKo albo BitB, Bitbu i wszystkie inne z tym związane. E, jak to działa? W bardzo prosty sposób. Ty rejestrujesz się na tej giełdzie, ona ci zapisuje w postaci, postaci po prostu cyfrowej, w bazie SQL zmienia ci no, saldo twoje, e, z tw twoich bitcoinów i wypłacasz kasę w postaci też bitcoinów, no albo nie wiem, w postaci pieniędzy, nie? No i tutaj chcieli 10% od 1,9 bitcoina, więc można było fajnie zarobić, no ale tu mojemu koledze niestety mojemu koledze niestety trochę puściły nerwy na samym końcu i już nie odpisała, nie odpisał ten złodziej. Co sądzicie o auto Vertical? Więc to tak. Więc takie ściem, moi drodzy, uważajcie. Kolejna bardzo fajna ściema, uważajcie na brokerów. O tym zrobimy w ogóle większy materiał właśnie na temat skamów, bo ostatnio no, zrobiliśmy dosyć dużo takich fajnych akcji. W których wierzcie mi, że nawet pod względem w ogóle rynku Forex można się mega mocno wtopić. Tam już w ogóle było namawianie do od razu złożenia depozytu na przynajmniej 250 euro, no i co ważne, oni już, już polecali nawet zainstalować aplikację do zdalnego sterowania, że oni sami poprowadzą w jaki sposób tego Bitcoina kupić, wykorzystując w ogóle by the way Bitcoin.pl, czyli to, bo Bitcoin.pl ma swoją bramkę też, bramkę, znaczy przepraszam, swój kantor i tam mogą zakupować swoje, swoje bitcoiny. O Boże, co wy dzisiaj z tym papieżem? Ja nie wiem. Dobra, forek to zło. Co z tym toilet papier token? Po co wysłałeś to ID? No wysyłałem, bo chciałem. Wy sobie mając to ID sobie wyszukacie tak naprawdę z tego ten, ten token bez żadnego problemu. Jeszcze mam nadzieję, że tu jest tak. Pokażę wam. Wow, this... Waves, uh, waves waves, 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 waves uh, waves Explorer Weźmy sobie waves Explorer. Mm -hmm. Mam nadzieję, że on się tutaj... Strasznie dzisiaj to wolno wal chodzi. Nothing can be found on the query. A to musimy sobie pięć, General Dobra, no, no, minet, jest, minet. Nie wiem, czemu nie możemy się to wyszukać, albo coś źle skopiowałem, mm, albo to nie, to skopiowałem. Powiem szczerze, że ten Waves generalnie ten Waves mnie zaskakuje czasami. No dobra, mam swój wallet, mam swoje e, portfolio i mam swojego, swój token. Jest mm -hmm, mm -hmm, Toilet Paper Token, Asset Info. No i mam ID z trójką na końcu. Niestety nie mogę go znaleźć. Znowu transaction. E, no dobra, w każdym, w każdym razie, moi drodzy, jest czwórka na początku. Jest. E, w każdym razie zachęcam Was serdecznie, moi drodzy, żebyście kiedy będzie można wykorzystać Twoje personalne coiny, bo hodluję. O, cześć, Perdek, Krzysztof Perdek. Witam cię serdecznie. Jeżeli chodzi o moje personalne tokeny, to właśnie z personalnymi tokenami zaczynamy spekulacje. Więc każdego też z was zachęcam. Mamy fajny taki malutki programik, który będzie nam pomagał w utrzymywać. No i generalnie chciałem wam to pokazać, ale to wydaje mi się, że może zrobimy sobie osobny odcinek w sobotę. Może jesteście chętni, to możemy zrobić sobie w sobotę live'a. Wtedy wam pokażę trochę zabawy na zasadzie na czym polega wash trading i na co wielu inwestorów się, moi drodzy, na Podczas zakupu bitcoinem, więc możemy to w ten sposób zrobić. A ja przechodzę teraz do Waszych pytań e, i do zakupu tego bitcoina. Bo o tych dwóch rzeczach mieliśmy zrobić, więc pierwsza rzecz, pokażę Wam wybierzemy sobie no, próbną kwotę. Ile ten Bitcoin kosztuje, żeby też nie kupować mm, za zbyt. No, nawet całkiem, ta cena jest spoko 27 tysięcy 27 tysięcy tam z kawałkiem. E, wybierzmy sobie. Wybierzmy sobie dobra, pięć dyszek, niech będzie pięć dyszek. E, przeliczyło nam automatycznie na tyle. Wciskamy wymień. Ja muszę drugi telefon, tylko tutaj znaleźć. Mam. Musimy wpisać e, mój adres e-mail, więc teraz jakby wpisać tu mam adres e-mail. Aha, aha, kontakt małpa kryptoraportpl kontakt, e, kontakt małpa kryptoraport.pl. Podaj adres Podaj adres, ciach, szybciutko muszę pod podać adres wam, e, swój adres bitcoinowy, no i kurczę znowu, znowu źle mi się to wszystko działa, ale jak już podam swój adres, za te 5 sekund może, obra, już mam, już wam zaraz, zaraz wam go podam, e, gdyby ktoś chciał z was w ogóle mój adres, to będziecie go mieć. Hmm. Podawałem go. No, raz, dwa, trzy. Jest. I mam adres. Sorry, trochę dłużej to trwa, bo mi się komputer przycina. Więc e, tu mam adres, jest adres, ciach, kopiuj, telegram, save, ciach. Paste. OK. Odpalam telegram. Ctrl C, Ctrl V. No i, kon, i teraz kod Blik. Oświadczam to. Wpisuję kod Blik. Ciach. tak, kod Blik. Ja go wam wpiszę, moi drodzy. 662, a dalszą część wpiszę sobie u siebie. 7 3 no i pach no i teraz mogę tu wrócić mam zatwierdzić telefonem płatność blikiem potwierdzam potwierdzone no i zakupione. No i teraz tylko wystarczy, żebym e, przeszedł sobie na konto i będziemy mieć już e, wtedy tutaj sobie was wrzucam do Was. I wtedy będziemy mogli sobie to w bardzo szybki sposób kupić. Będzie częściowo zrealizowana. E, niedawna kupuję Bitcoina po kursie. Przeszedłem trochę późno, jestem ciekaw waszego zdania. Część piszę u siebie, ale na głos powiem. Znaczy jednej cyferki wam nie powiedziałem. Dobra, muszę wejść na swój portfel z i wam pokażę, że to już jest. Mm. Uf, Samura jest bardzo fajnym muletem, z którego korzystam od dawien dawna. O. Czekajcie. Niech się odświeży. Mm, hi, 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 hi. Tu mam jakiś starą transakcję. Dobra, niech se ona się odświeży. I tu mam, to mi pokazuje z 25, więc to nie jest ta. No zaraz zobaczycie, że zam... O, dobra, odświeża się, więc chwilę poczekajmy i będziemy mieć transakcję zaraz podaną. Więc... E w ten sposób to generalnie wszystko, moi drodzy, działa, więc zachęcam Was serdecznie. Przechodzimy sobie, zanim jeszcze do tego, zanim skończymy, to przechodzimy sobie jeszcze do tematu Bitcoina, bo o nim jeszcze gadka, szmatka, szybciutka i uciekamy, bo o 21.30 Mike Satoshi Mike Satoshi a, będzie nadawał wiadomości. Więc e, szybko przyszedłem trochę późno i jestem ciekaw Waszego zdania, czy, czy będzie jeszcze spadek w najbliższych tygodniach. Z góry dziękuję. Jak dla mnie powinno to być. Byliśmy właśnie świadkami, że ten spadek e, obecnie nastąpił, więc to też jest no, dosyć e, śmieszna sytuacja, że zaczynaliśmy e, dzisiejszy odcinek, jak Bitcoin rósł ponad 7000, a e, obecnie mamy sytuację, że Bitcoin nam właśnie zrobił psikusa stworzył XMR. E, czy mogę. Jezus, Jakub, powiem Ci szczerze, mm, powiem Ci szczerze, że jesteś zbyt hamski, więc cię nie będziesz cię tutaj. Idź do bitomatu. Piękny ślad na koncie, że kupiłeś. Mm, idź do bitomatu. Znaczy, ja się nie kryję z tym, że sobie to kupiłem, więc nie muszę. Witam pytanko. Końcasu to taki fajny. Nie mówię, że jest. Nikt jeszcze ich nie, nie złapał za rękę, ale niedługo będzie fajny artykuł. Nie u nas, ale wam go kiedyś podlinkuję. aplikacji na desktop się pokazuje. Dobra, jeżeli chodzi o, o kilka rzeczy, które mieliśmy sobie wyjaśnić, to sobie chyba wyjaśniliśmy. Toilet paper był żart z, z Coin No oczywiście, że była, my zrobiliśmy, podłapaliśmy ten żart i jechaliśmy z nim dalej. A można na rewolucie kupować krypto tylko fikcyjne, dokładnie. Co tam jeszcze jest? Można trzymać na rewolucie, ale rewolut to nie portfel, dokładnie. Eee, co tu jeszcze piszecie? Czy tak samo rozliczam podatkowanie z bitomatu jak i jak, jakimiś przelewami z bitcoina? Dokładnie w ten sam sposób. Nie, jesteś, nie, nie jestem hamski, tylko odpowiedz na moje pytanie, które zadałem. A eee, to zadaję jeszcze raz. Mm. Co tam jeszcze czytacie? Coś ma jakich mało. Stary skam z Telegramu. Dokładnie. E, dolar wchodzi w cykl spadkowy. No to każdy z nas e, już tam sobie zdawał z tego sprawę, że tak będzie. Mm, no, niech mi się ten portfel odświeża. A weźmy sobie w tą. Mamy tu adres. Mam adres swojego portfela, więc weźmy sobie e, blockchain. Blockchain. O, jest źle, ale dobra. X. Lorer, poprawi nam, poprawi, mam nadzieję, że Google nam poprawi go. Jest idealnie. <ścoughs> Adres bitcoinowy. 25. No dobra, czekamy jeszcze na transakcję. E, czekamy jeszcze na transakcję. Widocznie mamy jakiś znowu przestój na transakcji w kantorze, a czego normalnie rzadko się zdarza, więc jesteśmy przyłapani na, na gorącym uczynku. Coś się stało, że mu tak nie działa. Może przy spadku się to wydarzyło, ale nie mamy potwierdzenia transakcji. Dostaliśmy potwierdzenie transakcji, e, więc wszystko poszło jak spadka. To jest po prostu kwestia chwili, jak to wpadnie do bloku. Wpadnie transakcja i będzie to potwierdzone. No dobra, czekamy sobie jeszcze na ten moment. Może nam się to uda jeszcze przed końcem dzisiejszego odcinka, ale wątpię. Zobaczymy. Co to jeszcze piszecie? Coinbase jest najbardziej bezpieczna. Tak. A propos w ogóle giełd, a tylko on mówił, że później padnie później lekko się będzie, a później będzie krach. Andrzej, kto tak powiedział? Idealnie przewidział krach. Mam nadzieję, że się miej co do krypto. Ja słucham już wypowiedzi, ale kogo? Kogo ty słuchasz? Eee, ja dzisiaj słuchałem z zeszłego roku wypowiedzi Rich Diet, który przeważnie mówił: a propos tego, widać, że jeszcze nie wyszła. No, jeszcze nie wyszła. Jeszcze niestety nie wyszła. Eee, odświeżam ją cały czas, ale jeszcze nie wyszła. Jeszcze mechanizm nie, nie, nie zadziałał. No dobra, za chwilę to będzie. Pewnie. E, więc. Y Dobra, szybciutko jeszcze podsumowanie. E, dajcie znać, a zapomniałem o jednej bardzo ważnej rzeczy. Grupa Telegram się otwiera. Jutro będzie na Facebooku ogłoszenie oficjalne, i również tutaj w karcie społeczność będziecie mieć link do grupy na Telegramie. Grupa na Telegramie jest w 100% za darmo i będzie za darmo. Nie będzie nigdy płatną grupą, pamiętajcie, nigdy nie robiliśmy takich rzeczy płatnych. Będziecie mieć tam dostęp do e, jakichś tam. Pojedynczych e, analiz technicznych, które będą na bieżąco, codziennie ładowane, e, najnowszych informacji, artykułów, ewentualnie cały czas. Będziecie też mieć kontakt nie tylko z nami, bo robimy to przy współpracy z bitcoin.pl. Będziecie mieć dostęp do grona dosyć dużej ilości e, osób siedzących już w branży, z którymi będziecie mogli być na bieżąco, zadawać im pytania, rozmawiać, więc wydaje mi się, że będzie to najlepsze rozwiązanie które no, dotychczas, dotychczas wymyśliliśmy. Myśleliśmy, że będzie, myśleliśmy, że nam ten czat, który mieliśmy na stronie cryptoraport.pl wypali, niestety nam nie dał, no jakby temat się nie udał, jest to zbyt skomplikowane, wydaje mi się, dla wielu osób i ze względu na to, że nie ma aplikacji mobilnej, a nie chcieliśmy jej po prostu rozwijać, no bo to nie miało najmniejszego sensu, więc od jutra Telegram, moi drodzy, z nami kantor, ma limit do 1000, tysiąca, będzie czasem powiększony? Nie będzie, bo jeżeli by był powiększony, to może skorzystać właśnie z z Bitkana. W opisie dzisiejszego wideo masz nawet kod rabatowy. Tam jeszcze muszę go wstawić, bo chyba nie jest wstawiony. Korzystając z linku masz powyżej 1000 masz dwie dychy giveawayu. Natomiast jeżeli korzystasz z kodu rabatowego, to jeszcze będziesz miał tańszą prowizję, więc zachęcam serdecznie do tego, jeżeli chciałbyś to zrobić to ale bez weryfikacji za pomocą Blika, no niestety, ale tylko do 1000 zł, ale możesz to zrobić kilkukrotnie, więc nie ma najmniejszego E, nie ma najmniejszego problemu, no nie wyszło jeszcze, nie wyszła jeszcze ta transakcja w ogóle, więc czekam czemu się to zatkało e, no niestety, czasami tak się zdarza i, i, i tyle. E, następna bardzo ważna rzecz to właśnie dlatego zachęcam Was do, do tego. Na Coinbase nie ma opłaty za wypłaty krypto no nie wiem, jak długo będą, nie będzie tych wypłat, więc to też kolejna inna ważna sprawa. Dobra, mam krótkie pytanie, czy Coinbase jest w miarę bezpieczną? Jak każda giełda nigdy nie będzie w 100% bezpieczna. Pamiętajcie o tym, że jeżeli mamy przechowywać środki, to na swoich portfelach w, prywatnych, na hardware'owych, czy nawet na mobilnych, czy na kartce papieru, na zasadzie paper walletu. Dlatego pamiętajcie, żeby... Nigdy nie powierzać swoich środków długoterminowo giełdzie. Na giełdzie można trzymać środki, mówiłem to chociażby w ostatnim sobotnim odcinku, przez chwilę, kiedy chcemy trochę pospekulować, i też nie trzymajmy wszystkiego na jednej giełdzie, tylko trzymajmy na kilku giełdach. No, w razie W, jeżeli jedna padnie, to nie będziemy mieć. E, takiego płaczu, bo stracimy jakąś tam część kapitału. No niestety nie weszła na tam transakcja. Nie wiem czemu nie weszła ta transakcja. E, no, pewnie wejdzie, jak tylko zamkniemy, wyłączymy stream, nie? Bawi ktoś się metalem, warto spekulować. Kiedyś się sam bawiłem. E, a jest może gdzieś w Polsce kantor, ale stablecoinów? Raczej nie. Za małe fee. E, czy Kasia Stankiewicz, Warius, Max mają koronawirusa? To prawda, czy fake? Nie mam żadnego pojęcia, skąd ja mam to wiedzieć, czy to jest fake, czy nie jest fake. Powiem szczerze, że nie oglądam telewizji. Ostatnio zacząłem troszeczkę ją oglądać. A z, z racji po prostu wypełnienia jakiegoś tam czasu a z wolnego, przez chwilę siedząc w domu, można oszaleć po prostu. No i o Marosie, właśnie. No i ja nie wiem, jak to można oglądać. Po prostu telewizja, telewizja w ogóle jest straszna, a publiczna, która zrobiła e, te zajęcia dla młodych osób, e, tak zwana ta szkoła, szkoła w TVP, to jest wielki jeden dramat. No oczywiście ołów może występować w benzynie bezołowiowej. I co tam jeszcze było? O, było kilka takich ciekawych rzeczy. A co do pudełek? No nie wejdzie nam dzisiaj ta transakcja, no nie wejdzie. Po prostu straszna sprawa. Panek, Panie kanał edukacyjny, oglądasz. No właśnie oglądam kanał edukacyjny i to jest to. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało to wideo, nie zapomnijcie dać łapki w górę, nie zapomnijcie napisać komentarz, macie komentarze, nawet macie w, komen w komentarzu macie przypięty nasz komentarz, żebyście napisali, co sami sądzicie o obecnej pozycji Bitcoina i czy jakby społeczeństwo na całym świecie ma szansę zrozumieć, po co powstał Bitcoin. Tutaj mowa o tym, że nie tylko używać go w kwestiach spekulacyjnych, ale w kwestiach um, takich korzystania pozasystemowego, czy będzie to kiedykolwiek e, będzie kiedykolwiek e, w ten sposób używany Bitcoin, czy jednak on tą swoją e, właśnie główną, korową zdolność utraci e, przez to, że społeczność, społeczeństwo nie będzie z tego zupełnie korzystało. No i bardzo ważne jest też, tutaj będzie to w tym miejscu, bardzo ważne jest też, e, co według Ciebie musi się wydarzyć, aby popularyzacja tego bitcoina wzrosła, Więc e, zachęcam Was to tu w tym miejscu, jak sobie teraz wyłączę siebie. Wyłączę siebie na sekundę. Tu wam zostawiam ten. O Jezus, tu wam zostawiam ten komentarz, moi drodzy. O, nie będzie go widać. No nie widać teraz tego komentarza. No, widzicie, cały czas ten YouTube jest strasznie wkurzający pod tym względem. Jest e, kom komentarz, dokładnie jest. Więc zachęcam was serdecznie, żebyście wzięli udział w tej dyskusji. Najciekawsze komentarze wybiorę i ja w jakiś sposób nagrodzę w jaki sposób może już tymi tokenami. Może tą spekulacją na tokenach którą będziemy robić. Więc no możecie na tym fajnie zyskać. Więc dziękuję aby nie trzymać na giełdzie za długo mógłby pan to rozwinąć dzień dwa tydzień zachęcam odwiedź odwiedź w takim razie jeżeli pytasz i zadajesz to pytanie to nie oglądałeś sobotniego odcinka a ostatni odcinek sobotni to było. Już ci go pokazuję. wejdzie sobie w nasze wszystkie wideo to będziesz miał odcinek, w którym przez ponad półtorej godziny właśnie o tym mówiłem. To też Cię spotka, czyli znowu straciłem wszystkie bitcoiny i inne kryptowaluty. Tam pokazuję, w jaki sposób ja straciłem do tej pory wszystkie swoje. Może nie, że wszystkie, ale że straciłem swoje, swoje tam bitcoiny i pieniądze w różnych intratnych i głupich pomysłach, i właśnie chociażby w, w głupi sposób przechowując środki. Więc zachęcam Cię serdecznie. Kurde, sorry, Jasiek, ale nie wytrzymuję już tego. Dobra. Więc TikTok, TikTok. Więc kończę, moi drodzy. Idziecie do Majka. Ja też idę do Majka. Miłego wieczoru Wam wszystkim życzę. Mam nadzieję, że następny tydzień będzie owocny. Piszcie w komentarzu właśnie pod tym jeszcze wideo, czy chcecie, żeby był live w sobotę. Jeżeli tak, to sobie ustalimy to wszyscy razem wspólnie. Życzę Wam miłego wieczoru i zdrowia. Przede wszystkim. Zdrowia życzę Wam bardzo. Trzymajcie się. Hej. A jeszcze sprawdzę, czy może weszła transakcja. Weszła? Czy nie weszła? Trzymajcie kciuki. O, odśwież się. Chyba nie weszła. No, zobaczymy. No, nie weszła. No dobra, czyli tym trochę gorszym akcentem kończymy i dobranoc. Hej.